Na rynku europejskim w komunikacji marketingowej, w nowościach produktowych, dominują bardzo mocno te oznaczenia właśnie związane z ochroną środowiska, związane z transformacją w kierunku, w kierunku gospodarki zrównoważonej. I tutaj, powołując się na, na, badania, na wyniki badań Mintela, w 2021 roku y, ponad 1 piąta PiW wprowadzanych na europejski rynek miała oznaczenie związane ze, z opakowaniem przyjaznym środowisku, gdzie możliwy jest recykling tego, tego opakowania. W Polsce ten ten jest bardzo słaby, tak bym po, postawił taką tezę, bo raptem na 2% tego typu produkta znajdowało się takie oznaczenie. Trochę jakby nam pan opowiedział, z czego wynika taka różnica, bo pan tutaj hmm, bardzo interesujące, wcześniej też wspominał, jak Polska się pozycjonuje na rynku piwa versus inne kraje europejskie. No i jak, ta, jak ten trend będzie wzmacniany w Polsce, no bo postawię jednak tezę, że on do nas yy, musi przyjść, bo nie ma, jakby to jest nieuniknione taka jest po prostu sytuacja związana ze zmianami klimatycznymi. I o państwa polityce w kierunku yy, nadzoru, jakby pan nam mógł zdradzić, co planujecie? Po pierwsze, branża piwna no, ma... Yy... W swoich zasobach najbardziej ekologiczne opakowania, bo opakowania wielokrotnego użytku. Czy to kegi, beczki w gastronomii, czy butelki zwrotne w handlu powiedziałbym takim detalicznym. I teraz oczywiście w tym obszarze, no, no o gastronomii chwilę rozmawialiśmy, butelka zwrotna to jest mniej więcej jakieś 30% wolumenu i ona rzeczywiście no, no, ma tych cykli kilka w swoim życiu. Porównując to choćby nawet do takich krajów skandynawskich, to to wciąż jest jak kilka, dwa, dwa do trzech razy mniej niż tam. Wystarczy spojrzeć na naszą półkę w dowolnym sklepie. Te wszystkie butelki jednak są takie, powiedziałbym, ładne, podczas kiedy właśnie we wspomnianej Danii choćby, to butelki szklane są poobijane, i, i, i to świadczy też właśnie o tym, jak, jak dużo razy jak dużo razy rotują. I to wciąż jednak, z perspektywy konsumenta wiemy, że występują problemy z tym, z tym systemem zwrotu, prawda? Te słynne paragony, które trzeba, <laughs> przepraszam, mieć przy sobie. Czy oddawać te butelki w miejscu, gdzie się zakupiło, itd. Tam też są elementy związane z VAT-em, choćby nawet, co powoduje, że sklepy nie chcą przyjmować butelek. To się im nie opłaca, po prostu, żeby przyjmować butelki ponad ten stan, który, który sprzedali, więc tu jest dużo miejsc, dużo takiego obszaru do szybkiego naprawienia i zwiększenia rotacji tych butelek, i jednocześnie ich udziału w całym, w całym rynku. Natomiast ta druga część dotycząca pozostałych opakowań już tych bez no to jest też coś, co będzie, co będzie adresowane w ramach tego nowego depozyto, systemu depozytowego. Mam nadzieję, że uda się tutaj wpłynąć na taki jego kształt, który będzie z jednej strony miał najlepsze możliwe efekty dla środowiska i z drugiej strony właśnie rzeczywiście zwiększał tą naszą świadomość. Ta świadomość, ja tu jestem spokojny, ona będzie się zwiększała, dlatego że też... No pojawią, się trochę, pojawią się na pewno jakieś koszty e, tego systemu. To, to, to podobnie jak na przykład e, kwestia podatku cukrowego zwiększyła świadomość e, Polaków co do właśnie cukru spożywanego w różnych nie wiem, napojach czy, e, czy innych produktach. Także mm, to, się, to się na pewno będzie tutaj e, działo. My jednocześnie no, staramy się, ciągle biec do przodu i ciągle wyprzedzać e, rzeczywistość. W ramach, w ramach grupy Carlsberg no, wynaleźliśmy choćby nawet taką właśnie butelkę z, z włókna, e, która dzisiaj jest testowana No i e, obiecująco te testy wyglądają. To wciąż nie jest jeszcze masowe e, rozwiązanie, natomiast na pewno, na pewno idziemy w tym, e, w tym kierunku i myślę, że ta, taka sytuacja jak kryzys ja w to głęboko wierzę, znaczy ja mam w ogóle przekonanie i bardzo bym chciał, również patrząc w oczy mojego syna zostawić tą planetę po sobie, no, ch chciałoby się nie gorszą niż zastaliśmy, i tutaj uważam, że naprawdę należy robić rzeczy w, w, w dobre i, i, i odpowiedzialne. Wiadomo, że one się łączą z kosztami. I, i, I ktoś by mógł powiedzieć, że no jesteśmy w szczególnie trudnym momencie e, dla takich, nie wiem, inwestycji prośrodowiskowych, kiedy e, no, no chwilę wcześniej mówiliśmy o przetrwaniu organizacji, prawda? Niemniej, e, myślę, że to jest też istotny obszar z perspektywy utrzymania i to, i to nie jest bez znaczenia utrzymania też zaangażowania ludzi, którzy, jak spojrzymy na to, co nas dotykało przez ostatnich kilka lat, przecież wiele firm, jest właściwie w permanentnym zarządzaniu kryzysowym od, od momentu wybuchu pandemii. Te nasze zespoły są hmm, pracują zupełnie inaczej, niż pracowali, pracowały dotychczas, bo były historie lockdownu, home office'u, powrotu, jakiejś hybrydy, itd. Ale proszę sobie wyobrazić nawet, nie wiem, no, bycie młodą osobą, która dzisiaj wchodzi na rynek pracy. No, co innego jest, nie wiem, wziąć udział w spotkaniu na żywo, zabrać w nim głos, ale jak jestem, tak sobie potrafię to wyobrazić, no gdybym był dzisiaj początkującym pracownikiem, to na takim spotkaniu Teamsowym na przykład bym się tak nie pchał specjalnie, żeby, żeby się tam jakoś odezwać I to, i to naprawdę będzie miało swoje konsekwencje, wobec czego ten, tele, ten element um, środowiskowy traktuje też jako <laughs> możliwość zwiększania zaangażowania całej, całego zespołu, bo wokół tego bardzo łatwo jest też zjednoczyć ludzi. Więc niezależnie od tego, co się, co się będzie działo w, w naszym otoczeniu, my tutaj nie przestaniemy. Mamy swoje te cele środowiskowe, mierzymy się, takim najtwardszym wskaźnik, to jest też tak a propos zużycie wody, właśnie ile hektolitrów wody na hektolitr piwa. I dzisiaj to jest w naszym przypadku tam 2,6 hektolitra, Ja dokładnie pamiętam 10, 10 lat temu mniej więcej to było między 5 a 7. To też tutaj to, to zużycie jest znacznie mniejsze. Jednocześnie no, odnawialne źródła energii, oczyszczalnia. Mamy też taki, taki projekt, w który inwestujemy w naszym browarze w Okocimiu, gdzie biogaz z oczyszczalni ścieków będzie używany w tej chwili też do produkcji energii. Na przykład. Mamy taką myjkę w browarze Kasztelan, to też bardzo duża inwestycja. Ona zmniejszyła zużycie wody o 40, ponad 40%. Więc to są, to są nie wiem, ja, ja mnie szczególnie cieszą te. Te, tego typu inwestycje, na pewno to też, skoro o inwestycjach tutaj mowa, to nie jest to czas dzisiaj na inwestowanie w zwiększanie mocy. Nie wiemy, co będzie za chwilę. O tych, o tych takich czynnikach grożącym w przyszłości to już myślę sobie powiedzieliśmy. Ale, ale środowisko z nami zostanie, więc, więc tutaj nie, nie, nie będziemy zwalniać. Będziemy, będziemy cały czas działać w swoim tempie, zgodnie z wcześniejszymi planami. To ja chciałem, kon... tylko bo tutaj ta butelka jest z nami, tak wracając tak, do, tak, do pierwszej części pana wypowiedzi. Tak tylko chciałem podkreślić, jest że testowana, chłodzona, e, grzana, I tak, i tak jak Pan wspominało, poddawana wielu próbom, tak jest. żeby mogła być masowym produktem. A tuż obok jest szklanka z wodą i ja dalej o wodzie chciałem kontynuować, bo, bo, to, że obniżacie zużycie wody, to jest no, oczywista potrzeba i ten spadek rzeczywiście jest imponujący. W Polsce mało mamy, mało mamy świadomość tego, że brakuje wody. Jeśli chodzi o liczbę wody na mieszkańca, to jesteśmy na 24 miejscu w Unii Europejskiej. To się w głowie nie mieści. Zdaje się, mamy tyle samo wody na mieszkańca, co Egipt. Na ile wy już odczuwacie brak wody i problemy z tym związane? Bo to, że sami z siebie próbujecie ograniczać zużycie, to jest chwalebne, ale na ile jesteście pod presją z drugiej strony? Nie dzieje się tak jeszcze, mimo że oczywiście znam, znam te liczby i wiem właśnie, gdzie jesteśmy jako kraj. I to, i to, i to jest trochę, powiedziałbym, przerażające, bo tego systemu retencji jakoś nie, nie mamy. No, doświadczamy coraz bardziej gwałtownych zjawisk atmosferycznych i, i mimo że ta suma opadów często jest, powiedziałbym, imponująca, to jednak ich charakter się zmienia, prawda? To są nawałnice, dużo wody naraz i potem ona, ona znika. Trudno, jest, trudno dzisiaj naprawdę powiedzieć, żeby, żebyśmy w Polsce odczuwali brak e, wody w, w ten sposób jakby wyrażone, ale dotykają nas e, inne elementy, powiedziałbym takie, które z wodą są związane, na przykład jej średnia temperatura. E, i, I to też ma swoje konsekwencje. E, no na przykład wody używamy choćby nawet do tego, żeby chłodzić, Pasteryzatory, prawda? I jeżeli średnia temperatura, no i na każdym etapie ta, ta woda jest monitorowana, wiele parametrów jest, jest mierzonych, no to dość powiedzieć, że, że tego lata temperatura wody była średnio o 3 stopnie wyższa niż w roku poprzednim. To jest rok do roku tylko. Wobec czego, żeby na przykład tenże pasteryzator schłodzić, no to tej wody trzeba odpowiednio. Więcej. I, I to są na razie elementy, z którymi się mierzymy. A potrafiłby Pan y, laikowi wytłumaczyć, jak to jest możliwe, skoro woda jest jednym z podstawowych zasobów niezbędnych do produkcji piwa, jak to jest możliwe zejść z, tego, z, z tej liczby 5, no, jeśli to, dobrze to, pamiętam, od między 5 a 7 5 hektolitrów, 5 hektolitrów. hektolitrów do 2,7? Dobrze pamiętam. 2,66. Dokładnie. No dobrze, no to, no to jest znaczący spadek. Woda jako podstawa, a tutaj nagle o połowę mniej tej wody jest zużywane. Jak to, jak to można osiągnąć? Ja, ja bardzo wierzę w to, że. I, 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 I tak się to zresztą dzieje w naszym przypadku. Po pierwsze, czerpiemy z miejsc, które są trochę bardziej za, zaawansowane w tym obszarze, czyli to tak jak mówimy o grupie Carlsberg, no to, no to mamy kraje, które są powiedziałbym o, o krok czy o kilka kroków przed, przed nami. To jest jakby naturalne, naturalne źródło inspiracji i poszukiwania rozwiązań. Ale też wewnątrz, no to po pierwsze trzeba, trzeba to detalicznie mierzyć, najpierw. Druga rzecz, po prostu poprosić ludzi o, o pomysły, o kreatywność, i, i oni znają rozwiązania. Więc to jest, to jest w wielu miejscach zresztą bardzo w to wierzę, że to są najbardziej efektywne metody. I, i my tej wody właśnie, bo to jest tak, do różnych rzeczy używamy trochę, trochę różnej wody. W niektórych miejscach woda może być użyta kilka razy. No, i to są, to są takie obszary, które, które eksplorujemy, a jednocześnie świętujemy sukcesy w tym obszarze. Tak? Czyli, jak ktoś też wychodzi z jakąś ciekawą inicjatywą, pomysłem, który się potem sprawdza, no to naprawdę jesteśmy wdzięczni i, 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 i wszyscy się jakby z tego cieszymy. I rzeczywiście, naprawdę myślę, że no, znając swoją organizację. My się naprawdę z tego cieszymy. To, 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 to są takie obszary, gdzie wiemy, że to są rzeczy, które trzeba robić i, i warto, warto je robić. I dzisiaj te nasze browary polskie, taka propos właśnie jeszcze rozmowy na temat grupy to w wielu obszarach, akurat z wodą, jest tak, że, że tam Skandynawia, niektóre browary skandynawskie są, są powiedziałbym, w lepszym miejscu. Ale, ale nasze browary są w, w ścisłej czołówce, e, takiej światowej, jak chodzi o właśnie zużycie energii, e, zużycie wody, taką efektywność. E, no i to, to absolutnie zawdzięczamy swoim, swoim ludziom, no bo to od nich się bierze. Panie Prezesie, na no zakończenie pytanie o, o Państwa y, plany. Pomimo tego trudnego otoczenia, które żeśmy ustali, że, że, że nas otacza, nie wątpię, że pracujecie nad planami rozwojowymi. Pytanie, co najbliższa i co ta dłuższa przyszłość oznacza dla Karlsberga dla w Polsce i jakich to wymaga inwestycji? Trochę pan opowiadał, ale jakby pan tak podsumował nam na koniec. Powiedziałem wcześniej też o, o tym, że koncentrujemy się na tym, żeby organizacja przetrwała ten, ten turbulentny, czas i wyszła z niego silniejsza. I to się przede wszystkim tak, to, to, to tutaj zaczynamy od ludzi i w ramach ludzi to po, po pierwsze dba, chcemy dbać o ich bezpieczeństwo. My mamy agendę tą właśnie BHP, choć może to nie jest naj, naj, najbardziej taki sexy skrót, ale, ale naprawdę to jest też taki obszar, gdzie bardzo mocno patrzymy na to, żebyśmy wszyscy na koniec każdego dnia pracy Wracali do domu do swoich bliskich w stanie nienaruszonym i, i, i nie gorszym niż ten, w którym wyszliśmy do pracy. To jest pierwsza rzecz. Chcemy, chcemy utrzymać zaangażowanie tych ludzi w zmieniającej się rzeczywistości podczas, no, kiedy ta rzeczywistość tego nie ułatwia, bo w wielu, wielu momentach nie jesteśmy razem, nie możemy się, nie możemy się spotykać jak celebrować często twarzą w twarz. I jednocześnie chcemy się wciąż rozwijać, także tutaj też nie, nie przestajemy inwestować w ludzi i, i, i ich rozwój. Po stronie tej biznesowej, to oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, obserwujemy konsumentów i zmieniające się trendy. I rzeczywiście 2022 rok, a szczególnie jego druga połowa, przynosi tutaj zmiany bardziej dynamiczne niż te zmiany, które widzieliśmy w niedalekiej przeszłości. To też do tego trzeba będzie się dostosować. Co to oznacza? Ano, z całą pewnością zaskoczymy rynek w 2023 kolejnymi nowościami produktowymi. Mam nadzieję, że one spotkają się z akceptacją. Zresztą te, te nowości zawsze też oparte są o badania konsumenckie, także jestem tutaj w miarę, powiedziałbym, spokojny. Z takimi strategicznymi inwestycjami, zwłaszcza jak chodzi o rozwój mocy, no to poczekamy, zobaczymy, co będzie dalej. A środowiskowe będziemy kontynuować. I tu jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem wcześniej. No bo wiadomo, że z jednej strony właśnie te środowiskowe są czymś takim, co jest oczywiste i trzeba to robić. Z drugiej strony, no patrząc na to, choćby gdzie dzisiaj są ceny energii, no to są to też takie miejsca, które e, trzeba robić, bo one w dłuższym e, horyzoncie czasowym będą miały pozytywny wpływ również na koszty. Pan Mieszko Musiał, prezes zarządu Karlsberg Polska, był gościem Gabinetu Spożywczego. Pięknie dziękujemy. Bardzo dziękuję. Rozmawiali Michał Siwek dziękuję, i Wojciech Szylon. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia.